kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy testować sobie najnowsze kosmetyki z marki Lovely. Mam tutaj na myśli tą kolekcję Peaches and Cream. Mam tutaj paletkę, róż z rozświetlaczem i bronzer z różem. Mam również puder do twarzy, jak i bazę rozświetlającą. Wszystkie te produkty pojawiły się dopiero w sprzedaży, jeżeli chodzi o markę Lovely. Nie mam tych konturówek do ust, bo uznałam, po prostu nie potrzebuję ich. I bazy pod cienie też nie kupowałam, ponieważ ja po prostu nie używam takich produktów. Mam kilka baz, ale naprawdę bardzo sporadycznie po nie sięgam. Kochani, jeżeli interesuje Was taka tematyka i jesteście ciekawi nowości z Lovely, które przed chwilą Wam troszeczkę zaspoilerowałam, także zapraszam do oglądania dalej, róbcie herbatkę i zaczynamy. Jak widzicie, na twarzy nie mam nic poza moją pielęgnacją. Brwi już sobie zrobiłam, bo nowych produktów do brwi dzisiaj nie będziemy testować, więc po prostu zaczynamy od bazy. Jest to baza rozświetlająca Highlighting Base. Ona wygląda tak. Bardzo ładne, ma takie właśnie nudziakowe opakowanie. Powiem Wam, że ja naprawdę lubię takie odcienie. Tutaj ma takie delikatne gwiazdeczki, myślę, że je widać. Pojemność jest 18 ml. Co tutaj producent obiecuje? Baza do twarzy z rozświetlającymi drobinkami. Zawiera hydromanil oraz wyciąg z czerwonych alg. Okej, co to jest hydromanil? Nie wiem, ale prawdopodobnie jest to jakiś składnik nawilżający. Ona jest tutaj po prostu taka, no w tubeczce. Myślałam, że będzie biała, a jest taka bardzo taka jasna, bym powiedziała. I bardzo żelowa. Troszeczkę wygląda jak rozświetlacz, bym powiedziała, już na ten moment. Wydaje się być bardzo lepka. Pachnie algami, rzeczywiście. Miałam kiedyś taki krem z Avonu z algami i on bardzo podobnie pachnie. A wiecie co, na razie nałożę ją na połowę twarzy i zobaczymy. No już widać, że trochę się błyszczy. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie wchłaniać. Bardzo fajny jest właśnie ten efekt lepkości. Wydaje mi się, że ta baza będzie też nawilżać, bo czuję teraz już takie naprawdę nawilżenie twarzy. Dobra, więc wiecie co? Nakładam po prostu tą bazę na drugą stronę. Kolor jest naprawdę bardzo taki unikatowy. Jest niby przezroczysty, troszeczkę jakby unicorn. No bardzo ciekawa ta formuła jest. Powiem Wam, że bardzo miło się ją nakłada. Bardzo tak przyjemnie ona rozkłada się po twarzy. No i naprawdę bardzo fajnie lepi. Ona po prostu sprawia wrażenie teraz takiego bardzo nawilżającego kremu. I wiecie co? No widać trochę, że się błyszczy. Ale to jest naprawdę bardzo fajne. To nie zauważyłam, bo tutaj też nie widać właśnie na twarzy, którą przed chwilą rozcierałam bazę, żeby miała drobinki. Więc jest to po prostu efekt taki takiej tafli, takiego rozświetlenia, ale nie ma brokatu, nie ma drobinek, więc bardzo, bardzo się cieszę. Nowego podkładu nie ma, ja dzisiaj nałożę podkład matowy, czy tam matujący z Too Faced Perfect Peach, to jest właśnie ten taki podkład z tubeczką, on jest matowy i dlatego zdecydowałam się, żeby go dzisiaj nałożyć, bo on naprawdę u mnie wygląda bardzo matowo i jeżeli będzie troszeczkę przebijać tutaj ta baza przez ten podkład, to będę od razu widzieć, że ten efekt jest jednak inny i ta baza rzeczywiście daje takie glow. No i też ten podkład ostatnio chyba najbardziej ze wszystkich, które mam, kolorystycznie mi po prostu pasuje. I podkład mam już nałożony i powiem Wam, że to rozświetlenie rzeczywiście przebija przez ten podkład. Bardzo podoba mi się to wykończenie, jakie mam w tym momencie na twarzy. Widać rozświetlenie, ale też ten podkład przykrył wszystko, co chciałam. On też jest dosyć dobrze kryjący. Także powiem Wam, no wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo obiecująco zapowiada się ta baza. Bo jeżeli ona przebija przez tak dosyć mocno kryjący podkład, myślę, że będzie bardzo fajna. Dobra kochani, więc teraz przechodzimy do pudru. Z Lovely wyszły ostatnio dwa nowe pudry. Jeden to jest właśnie ten zielony, który mam tutaj, Vegan Loose Powder, bo po prostu Vegan Loose Powder. Jest to wegański, transparentny puder matujący do twarzy i w sumie
tyle jest tutaj wspomniane na ten temat. A drugi to jest ten tutaj, taki pomarańczowy i on jest bardziej brzoskwiniowy w kolorze, no i pachnie brzoskwiniami, a ja ostatnio tak, już wiecie z tego poprzedniego testu, ja tak za brzoskwiniami średnio przepadam, więc zdecydowałam po prostu, że kupię ten, a obydwa pudry mają być matujące, utrwalające, więc uznałam, że jeden mi po prostu wystarczy. Pojemność 7 gramów, tak wygląda opakowanie, bardzo ładnie takie zielone, o tutaj jest zabezpieczenie też. O, tutaj standardowe sitko, kolor wydaje się być taki dosyć neutralny. Pachnie czymś, kurczę, co to jest za zapach? Słuchajcie, co zapomniałam o korektorze, więc jeszcze nałożę korektor. Nie wiem jak to się stało, nałożę po prostu Morden Concealer z L'Oreala. Okej, kochani, korektor mam już rozłożony, trochę mi się tutaj rozjaśniło pod oczami, ale dobra, przechodzimy już do tego pudru. I zdecydowałam, że ten puder również pójdzie pod oczy. Pokażę Wam jeszcze oczywiście odcień. On wygląda tak. Jest taki neutralny, bym powiedziała. Może troszeczkę spada w różowe tony. Jednak mi to tak nie przeszkadza. Aczkolwiek teraz jak na niego patrzę, to wydaje mi się po prostu być taki beżowy. Dobra, kochani, więc nakładam go tutaj pod oczy. To jest zapach taki słodki, jakby jakieś słodkie kakao, coś takiego. Okej, więc teraz biorę większy pędzel i będę go tutaj nakładać na już całą twarz, zaczynam od czoła. Ten zapach jego jest rzeczywiście wyczuwalny. Puder mam już teraz na całej twarzy i mam wrażenie, że on mi trochę ściąga tą twarz i no nie jestem zbytnio zadowolona z tego, jak ten podkład wygląda z tym pudrem. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to w tym momencie jest takie bardzo subtelne na twarzy, no bo ten puder też oczywiście matuje. No wiecie co, najbardziej chyba mam to uczucie ściągnięcia tutaj w liniach uśmiechu. No zobaczymy, jak to się będzie prezentowało za jakiś czas, czy to w ogóle się troszkę wchłonie, jak zacznie to pracować z moim sebum. Miałam tutaj coś czarnego w uchu, taki poproszek z ubrania. I przed chwilą to zauważyło. Dobra, nieważne. Przechodzimy teraz już do wykańczania makijażu twarzy. Jeżeli chodzi o bronzer, to mam tutaj nowy bronzer Lovely Peach Bronzer and Blusher. On wygląda tak. Zestaw do konturowania twarzy zawiera bronzer w uniwersalnym kolorze oraz róż w świeżym, brzoskwiniowym odcieniu. Produkty te stosować można razem bądź osobno w zależności od upodobań. 7 gramów, oczywiście Vibo Lovely Kartuzy, zabezpieczony produkt. Zobaczcie, tak to wygląda w środku. Mam tutaj taką brzoskwinkę. I dobra, bronzer widzimy, gdzie jest bronzer. Natomiast ja bym nie powiedziała, że to tutaj wokół to jest róż. No niestety tego nie powiedziała. Dobra, zrobię jeszcze Wam swatche. Zobaczcie, tak wygląda, tutaj mamy swatcha bronzera i to jest róż, ale to nie jest róż, ja bym powiedziała, że to jest raczej taki ciemny, złoty rozświetlacz i myślę, że po połączeniu tych obydwu odcieni można bardzo fajny, rozświetlający bronzer uzyskać. Jeżeli chodzi o róż, to on wygląda tak. Też mamy tutaj brzoskwinkę, tylko tutaj już mamy Peach Blusher and Highlighter, czyli rozświetlacz i róż. Oczywiście w uniwersalnych odcieniach sprawią, że skóra mieni się wyjątkowym kolorem i blaskiem. Produkt również tutaj zabezpieczony i również 7 gramów. Tutaj mamy brzoskwinkę i tutaj już widzimy konkretnie, że róż to jest róż, a tutaj wokół niego mamy rozświetlacz i to rzeczywiście jest rozświetlacz, widać. Ma dużo jaśniejszy odcień. Zrobię Wam też swatche. Ten róż jest taki bardzo złocisty, bym powiedziała, trochę jak laguna. I rozświetlacz też jest zdecydowanie ciepłym, złotym odcieniu. To jest róż i rozświetlacz tej drugiej, takiej mini paletki. Ok, kochani, więc przechodzimy do bronzera. Na razie będę próbowała nałożyć po prostu ten najciemniejszy odcień. Bez mieszania go z drugą, ale pigmentacja. Jest to zdecydowanie ciepły odcień, jak teraz tak na niego patrzę.
I tutaj wydaje się bardziej chłodny niż pada teraz na mojej twarzy, ale wygląda ładnie. No powiem wam, że pigmentacja jest niezła. Ja naprawdę leciutko używam tego mojego pędzla do brązowienia i produkt przenosi się bardzo szybko. Specyficzny jest ten bronzer, ale na pewno będzie idealny do opalonej, takiej trochę zaróżowionej skóry. To będzie rewelacja. I wiecie co? I teraz go sobie połączę. Po prostu pomieszam te dwa odcienie, ten bardziej właśnie rozświetlający. I zobaczymy. Widzicie? Daje większe rozświetlenie. Powiem, że te produkty mają naprawdę mega pigment. Dobrze, to teraz przechodzimy do różu. Róż jest bardzo rozświetlający, bym powiedziała, więc będę naprawdę z nim uważać. No ale pigment też ma niezły. Jest to zdecydowanie taki złoty róż. Nakładam tylko i wyłącznie oczywiście ten różowy odcień. Bardzo ładne, subtelne, może dla mnie za bardzo rozświetlający jest ten róż. Dobra, no to teraz przejdziemy do rozświetlacza. Powiem wam, że jeżeli chodzi o rozświetlacz, to będzie naprawdę problem z tym, aby nabrać tylko i wyłącznie ten rozświetlacz. Musiałam naprawdę bardzo uważać i go tak skrupulatnie nabrać. Pięknie to wygląda, ale zbyt praktyczne to niestety nie jest. To zdecydowanie złoty, powiedziałabym złoto-żółty rozświetlacz. Rozświetlacz, który ma żółtą bazę, może tak? Na pewno pasuje do reszty kosmetyków z tej kolekcji. No powiem wam, że jak na nasze letnie klimaty i standardy, to makijaż twarzy naprawdę mi się podoba i fajnie właśnie, że ten bronzer po zmieszaniu daje taki efekt lekki rozświetlenia, a nie jest taką, wiecie, świecącą się bombonierą. Powiem wam, że no naprawdę, naprawdę jak na razie super to wygląda. Okej, kochani, to teraz przechodzimy sobie już do paletki cieni. Zbliżę was trochę oczywiście. Paletka prezentuje się tak, no powiem wam, kochani, że naprawdę robi wrażenie. Bardzo ładnie wygląda, oczywiście Peaches and Cream. Ja zwolenniczką wrzoskwin jestem. Ale już to ustaliliśmy na tym kanale, więc nie będę się więcej rozwodzić. Tutaj ona jest oczywiście zabezpieczona. Paleta miała również folię, taką całkowitą, która no, na pewno zapewnia, że ta paleta nigdy nie była dotykana przez kogoś innego. I zobaczcie jeszcze raz, paleta wygląda tak przepięknie. Dobra. Nie da się jej całkiem otworzyć, więc to jest taki mały, mały minus. I zobaczcie, tak wygląda paleta w środku. Czyż to nie są piękne odcienie? Zobaczcie. W tym momencie oczywiście pojawią wam się również swatche cieni z tej palety, ale powiem wam, że po prostu no, te cienie są przepiękne. Mamy tutaj i jasny cień pod łuk brwiowy, i jakieś ciemne brązy, ciepłe, chłodne odcienie, zielenie, trochę burda, no po prostu co chcemy, to mamy tutaj. Powiem wam, że no, makijaż dzisiejszy na pewno nie będzie lekkim makijażem. Ale cóż, zaczynamy. Mam ciekawa w ogóle, czy ona pachnie brzoskwinią, ale nie, nie pachnie w ogóle. Po prostu pachnie cieniami, tak bym powiedziała. Troszeczkę mnie irytuje, że nie mogę ją sobie tak rozłożyć. Muszę jakoś sobie w ten sposób nie uradzić. Dobra, kochani, wiecie, zrobię jedno oko z wami, drugie poza kamerą, żeby po prostu zaoszczędzić czasu. No i lecimy. Zaczynam oczywiście od tej najjaśniejszej brzoskwinki. I kładę ją, jest naprawdę jasny odcień, pod łuk brwiowy. No, powiem wam, bardzo ładnie rozświetla. Troszeczkę suchy jest ten cień i widać, że się osypuje w palecie. Wiecie co, zrobię sobie jeszcze obsypkę tutaj, właśnie pod okiem. Tak na wszelki wypadek, nie? Jeszcze sobie teraz razem. Wow, jakie te cienie błyszczące.
są mega masełkowe. Zobaczcie, ta zieleń jest przepiękna, musi wylądować na moim oku. Ale powiem Wam, że pięknie te cienie wyglądają. Powiem Wam, że formuła tych cieni jest naprawdę bardzo, ale to bardzo taka masełkowa. Zobaczcie. No, niektóre to są po prostu jak folia, jak bym powiedziała. Więc dobra, kochani, już tutaj nie mącę. Jasny cień pod łukiem brwiowym mamy nałożony. To teraz będę nakładała ten taki ciepły, ciemny brąz na zewnętrzny kącik. I wklepuję go. Następnie biorę ten taki brzoskwiniowy odcień i jego będę nakładać tutaj. Powiem, że ten poprzedni dzień bardzo ładnie się nakładał, ale ten też ładnie się nakłada. Bardzo ładnie się łączą ze sobą. No, powiem, ładnie to wygląda. Wiecie co, kochani, po dłuższym namyśle zdecydowałam się nałożyć ten zielony cień na tutaj środek górnej powieki. Powiem Wam, troszeczkę on się sypie i on się zbyt nie klei do powieki, więc będę musiała troszeczkę użyć NYX Glitter Primera, żeby go tutaj przymocować i aby zbudować jego intensywność również. Następnie nałożę ten taki błyszczący złoto, bym powiedziała, może brzoskwiniowy odcień tutaj wewnętrzny kącik i przyciągam go troszeczkę na ten zielony. Wtedy powstaje mi właśnie taki bardziej kanarkowy, ale też bardzo ładny odcień. Wtedy ta zieleń już troszeczkę inaczej wygląda. Dobra, kochani, to teraz przechodzę do dolnej powieki i zaczynam od tego najciemniejszego brązu. I tu na sam środek nakładam właśnie ten bordowy cień z tej palety. Następnie biorę ten najchłodniejszy brąz z tej palety i będę sobie starała tutaj przyciemnić właśnie zewnętrzny kącik. I wewnętrzny kącik nałożę ten taki iskrzący różowo-brzoskwiniowy odcień. Na który i tak jeszcze dołożyłam ten taki srebrzysty cień. Jeżeli chodzi o linię wodną, to nałożę kredkę z Avonu z tej serii Luxe Soft Silk Eyeliner Berry Velvet. Odcień to jest taka bardzo ciemna kredka, nie jest czarna, ale jest dosyć ciemna. Biorę jeszcze ten taki żółto-brzoskwiniowy odcień i będę sobie nim blendować tutaj granice. Zdecydowanie, widzicie, jak to oko jest duże w porównaniu do tego drugiego? No, różnica jest. Dobra, kochani, więc ja teraz zrobię sobie drugie oko. Myślę, że doczepię rzęsy. Może zrobię kredkę eyelinerem, ale tego jeszcze nie wiem. I wracam do Was, podsumujemy sobie już wszystko. Okej, kochani, wracam do Was już z wykończonym makijażem. Jeżeli chodzi o rzęsy, to mam na sobie rzęsy z Be Perfect Light On. Bardzo lubię te rzęsy, więc często je też używam na zmianę w sumie z tymi instami z Pierne. Jeżeli chodzi też o to, co mam na ustach, to mam pomadkę taką zwykłą z Maybelline w odcieniu 737. I na to nałożyłam błyszczyk z Huda Beauty w odcieniu Shameless. Więc tak, powiem Wam, kochani, że bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba makijaż oczu. Trochę jest to takie poplątanie koloru, bo tutaj ciepłe odcienie z taką zielenią, która w sumie nie powinna pasować, a jednak wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Dobra, przejdźmy sobie teraz do podsumowania po kolei tych produktów. Zacznijmy od bazy. Powiem Wam, że bazę na pewno będę używać, bo komfort używania tej bazy
tego, jaka twarz jest nawilżona po użyciu tej bazy. Widzieliście, to rozświetlenie jest takie subtelne, jest i nie jest brokatowe. Trochę do niej sceptycznie podchodziłam na początku, bo wiecie, ja tak za bardzo rozświetlających baz nie używam. Tutaj zdecydowałam się na zakup i nie żałuję. Następnymi produktami są te takie mini paletki. Jeżeli chodzi o bronzery, to na pewno będę używać tej palety, bo powiem wam, ten bronzer sam tutaj fajnie sprawdza się pojedynczo. No jak wam mówiłam, on ma taki lekko czerwony, może tak bym powiedziała, lekko czerwony odcień, idealny do opalonej skóry, w pomieszaniu razem z tym blasherem, czyli tym takim różem, ja bym powiedziała po prostu, że to jest jakaś tam wersja rozświetlająca, która po zmieszaniu da naprawdę bardzo ładny, delikatny efekt rozświetlającego bronzera. No powiem wam, że ta paletka na pewno będzie często w użyciu u mnie. Jeżeli chodzi o tą paletę z różem i rozświetlaczem, osobiście róż jest dla mnie trochę za bardzo rozświetlający, za bardzo złoty, może bym tak powiedziała. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to on, jak widzicie, on jest dosyć intensywny, nie jest jakoś tam mega taflą, ale jak dla mnie jest trochę za złoty, trochę za żółtą bazę ma jak dla mnie, jeżeli chodzi o moje preferencje, ale powiem wam, że tak generalnie ładnie się prezentuje. Może po zmieszaniu obydwu tych produktów będzie to fajna opcja po prostu do rozświetlania dekoltu. Czemu nie? Tego dzisiaj akurat nie sprawdziłam, ale taka możliwość istnieje. Niemniej jednak, co się nie zmieni, to jest to, że możliwość nakładania tego rozświetlacza troszeczkę jest tutaj utrudniona przez to, że on po prostu tak jakby znajduje się na krawędziach i trzeba naprawdę bardzo precyzyjny pędzelek do rozświetlacza, aby nałożyć ten rozświetlacz również precyzyjnie. Więc to jest taki też minus tej palety. Dobra kochani, i teraz przechodzimy do pudru. Tutaj mam troszeczkę jeszcze wysypane, więc nie będę go tutaj przesypywać. Puder to jest zdecydowanie, bym powiedziała dzisiaj, najsłabsze ogniwo. Dalej to uczucie tutaj w liniach uśmiechu jest, występuje i ono pojawiło się od razu po nałożeniu tego pudru. Wydaje mi się, że on po prostu dla mnie jest za matujący. No teraz już minęła godzina, odkąd go mam na twarzy, nic się nie zmieniło. No mam nadzieję, że się coś zmieni, ale szczerze to wątpię i powiem wam, że no on matuje, to co ma robić, to robi, matuje, utrwala, ale według mnie nie wygląda spektakularnie na twarzy, jest to po prostu taki zwykły puder. Aha, i ceny oczywiście pojawią wam się na dole w opisie. Ta kolekcja jest już do dostania w Rossmanach i na stronie Lovely, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę odwiedzić te sklepy. No i została nam jeszcze oczywiście ostatnia rzecz, najlepsza, tak bym powiedziała, z tej całej kolekcji, paletka Peach & Creams. Powiem wam, że to jest genialna paleta. Cienie troszkę się osypują, najbardziej chyba miałam problem z tym właśnie zielonym podczas nakładania i zdecydowanie te cienie błyszczące lepiej jest nakładać na jakąś lepką, mokrą bazę, bo one wtedy naprawdę w mgnieniu oka się przyklejają. Jednak gdy tego nie zrobiłam na pierwszym oku, to miałam troszeczkę z tym problem, jednak tutaj po drugiej stronie nałożyłam bazę i już było wszystko w porządku. Powiem wam, że intensywność tych cieni, matowych cieni, jest naprawdę genialna. One bardzo ładnie się łączą ze sobą, bardzo ładnie wyglądają, nie robią plam. Kolorystyka jest bardzo przemyślana według mnie i powiem wam, że nie ma tutaj cienia, którego nie chciałabym użyć, więc wydaje mi się, że to może będzie paleta jedna z niewielu, w której wszystkie cienie odpowiadają mi kolorystycznie, ale to są po prostu moje preferencje. Powiem wam, kochani, że jestem mimo wszystko, naprawdę, chociaż mimo wszystko, nie było tutaj jakiegoś mega złego produktu, może poza tym pudrem, po prostu nie polubiliśmy się. I tak pozostałe cztery kosmetyki naprawdę mi przypadły do gustu. Tak jak mówię, z tym różem to będę jeszcze kombinować, może właśnie na ciało. Myślę, że wszystkie te produkty z tej nowej kolekcji są godne polecenia, godne wypróbowania. No i to jest tania, drogeryjna marka, więc ceny również nie są wygórowane. Okej, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Dawajcie koniecznie kciuki i piszcie w komentarzach, jak wam się podobało, czy w ogóle jesteście zainteresowani tą kolekcją. I tak, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, hej!